Limp Bizkit. Praktycznie każdy ten zespół znam. Nawet jeżeli nie słyszeliśmy muzyki, to gdzieś któryś znajomy słuchał Limp Bizkit, albo pokazywał wam Rolling, albo jeżeli dorastaliście w latach 90. i akurat na przełomie XX i XXI wieku widzieliście teledysk właśnie do Rolling, no to wiecie, o czym mówię. Koleś ze śmieszną bródką i czerwoną czapeczką z daszkiem do tyłu był kiedyś ikoną, aczkolwiek miał też bardzo dużo za uszami, nawet nie chodzi mi o jakieś wielkie afery, chociaż takowe też były, chociażby już słynna sekstaśma Freda Darsta, która jest dostępna w internecie, jak nie wierzycie, to sobie wygooglujcie. Ale czy faktycznie ten zespół zasługiwał aż na taki hejt? Czy to była tak naprawdę tego wina samego Freda Darsta, czy o muzykę, która wbrew pozorom nie jest taka zła i uważam, że całkiem dobrze się zestarzała? Bo czym tak naprawdę jest Limp Bizkit? To zespół czy kolektyw? Tu można powiedzieć raczej o grupie Freda Darsta, która jest jednocześnie jego takim, albo raczej jego formą też terapii, bo tam bardzo dużo mówi o swoich osobistych odczuciach. Przy czym nie tak jak w Kornie, kiedy Jonathan Davis mówił o swoich traumach, o bardzo trudnych przeżyciach z dzieciństwa, o czasach szkolnych, gdzie był bardzo często gnębiony, tak, ze względu na to, w jaki sposób się ubierał, czy jak się zachowywał. Fred Durst był trudnym gościem, jeżeli chodzi o obycie, ale to też nie wzięło się znikąd, bo raz najpierw był wysłany do szkoły wojskowej, gdzie tam był gnębiony, potem w szkole wojskowej, poza szkołą wojskową, chodził do liceum, gdzie też był outsiderem, bo z jednej strony słuchał hip-hopu, a z drugiej metalu, a w zasadzie nie mogłeś być w tamtym czasie albo jednym, musiałeś być albo jednym, albo drugim. Jeżeli słuchasz tego i tego, byłeś po prostu dziwny, więc nie mogłeś słuchać Wu-Tang Clanu i Napalm Death. No, dzisiaj to jest, myślę, norma, ale w tamtych czasach to faktycznie po prostu było się outsiderem. Limp Bizkit to projekt właśnie Freda Darsta, ale no, sam zespół nie byłby bez oczywiście zdolnych muzyków, którzy tak naprawdę tą muzykę, no, tworzyli tak naprawdę muzykę dla podsycenia ego Freda Darsta, czyli mamy tutaj Sama Riversa, znakomitego basistę, który już grywał w paru awangardowo-metalowych kapelach na Florydzie. Jego kuzyn John Otto, który jako chyba jedyny, z tego co się orientuje, miał wykształcenie muzyczne i chodził do właśnie szkoły jazzowej, gdzie tam uczył się grać na perkusji. No i Wes Borland, człowiek, który jest sztuką samą w sobie i tak naprawdę patrząc się na niego, to widać, że on po prostu żyje tą sztuką, którą wykonuje. Już nawet nie mówię o oryginalnym stylu grania na gitarze, gdzie w większości nie używa kostki, a raczej tappingu, tworząc wyjątkowe brzmienie, ale też to, w jaki sposób, tak samo jak Fred, pokazuje, kim tak naprawdę jest, jak się czuje poprzez sztukę, którą tworzy. I tak naprawdę to on sprawił, że Limp Bizkit było tak wyjątkowym zespołem, a raczej ci dwaj panowie właśnie. Fred, pyskaty gościu, który był w pewnym momencie na ustach wszystkich, który nie ważne, czy ludzie go kochali, czy nienawidzili, praktycznie w pewnym momencie był człowiekiem, no, o którym się nie, no, nie mogło być się obojętnym dla jego persony, bo albo się go kochało właśnie za tą szczerość w tekstach, za to, że pokazywał faki dziennikarzom, ale też i za właśnie, tak jak już wspomniałem na samym początku, sekstaśma, ten wspólny występ z Christiną Aguilerą na rozdaniu MTV, to było dosyć dziwne, tym bardziej, że to było, wyglądało przynajmniej dla niektórych dzieciaków jako zdrada po prostu muzyki metalowej, przy czym no, Limp Bizkit do końca nigdy metalowy tak na dobrą sprawę nie był. To była fuzja wielu stylów. Tak jak wspomniałem, basista był z projektów awangardowych, John Otto grał nietypowo, przełamując standardowy metrum 3x3, tworzył naprawdę świetną sekcję rytmiczną z samym Riversem, no i Wes, który po prostu tworzy te niesamowite przestrzenie oraz wręcz pejzaże dźwiękowe.
No i rapującym Fredem. Gdyby to były inne osobistości, myślę, że ten zespół nigdy by nie wypalił, ale ego Freda oraz artyzm Wes'a właśnie sprawiło, że ten zespół stał się tak popularny oraz unikatowy. Już na pierwszej płycie było słychać, że to będzie wyjątkowy zespół i nawet jeżeli wielu wtedy mówiło o tym, że to jest po prostu kalka Korna, to jednak dzięki właśnie Wes'owi ten zespół jednak troszeczkę brzmiał zupełnie inaczej niż Korn, według mnie. Owszem, też był bardzo brudny, ciężki, wręcz rdzawy miejscami, ale no, takie utwory jak Stuck czy Sour kompletnie nie przypominały Korna. Sour bardziej brzmiał jak alternatywny hip-hop, gdzie właśnie to gitara nie była głównym motywem w tym utworze, bo ona raczej tworzyła przestrzeń. Fred bardziej właśnie grał pierwsze skrzypce i sekcja rytmiczna, genialny bas sama. Jedyne nawiązania to bardzo często, no sam też oczywiście no, slapował, tak? Więc tu może jakieś nawiązania do Fildiego z Korna po prostu były, ale to jednak dwaj różni muzycy, którzy zupełnie inaczej grają na swoich instrumentach. Tu też ciekawostka, album Freedom Be Your zamyka utwór Everything, który jest w pełni improwizowany. Trwa niecałe 17 minut. Fred mówi na samym początku, jak mantrę, parę słów dosłownie, ale w taki sposób, że to jest wręcz hipnotyzujące i wprowadza nas potem wręcz w jazzowy trans, ciężko to nazwać, bo tam i są elementy właśnie jazzowe, ambientowe. Brzmi to po prostu niesamowicie. I zapomniałem jeszcze o jednym członku zespołu, który też na swój sposób jest wyjątkowy. Jest to oczywiście DJ Lethal, który jako DJ nie jest typowym DJ-em, tylko po prostu od skreczy i efektów, ale jak sam mówił, on w swoim stylu chciał tworzyć po prostu efekty jako drugi gitarzysta, dopełniając Wes'a, i to doskonale słychać na, myślę, praktycznie każdej płycie Limp Bizkit, o czym jeszcze dojdziemy. Po sukcesie pierwszego albumu, który wybił się m.in. na singlu Fate, czyli coverze George'a Michaela, który był tak dobry, że sam George Michael go znienawidził. Bo kompletnie inaczej brzmi w wykonaniu Limp Bizkit, jest wykrzyczany, jest brudny, zajebiście bujający. No a jak to George Michael, po prostu to była taka balladka w jego stylu, tak? Więc no, zupełnie inny wydźwięk. No ale cóż, takie jest prawo zespołu, że może wykonać cover w swoim stylu. Significant Other z kolei, czyli drugi album, już brzmiał zupełnie inaczej, dużo czyściej, kompletnie odcinając się właśnie od niby kuponów, że to dzięki Kornowi właśnie oni się tak wypromowali. Fred mniej drze mordę, więcej rapuje, nawet gdzieniegdzie śpiewa i całkiem dobrze mu to wychodzi. A utwór Nuki, który był jednym z pierwszych singli na Significant Other, wybiło ich do ekstra klasy nu metalu. Myślę, że nad miejscami przebił Korna, jeżeli chodzi o popularność. Był na tyle nośny po prostu, gdzie w zasadzie tekst jest na tyle po prostu głupiutki, gdzie Fred mówi, że zrobił, że o lasce, która zrobiła mi wszystko dla ciasteczka, czy odwrotnie, nieważne. Po prostu nie liczy się tu tekst. Chodzi o to, że po prostu to zajebiście buja, a ten utwór, jak dobrze pamiętam, zaczyna się zaraz po Just Like You i w zasadzie już wiemy, z czym będziemy mieli do czynienia. Z jajcarskim zespołem, który ma totalnie wy**a krytyków i po prostu tworzy to, co chce. Mamy tam tak totalny miszmasz gatunkowy, bo nu metal, tak jak wspomniałem, a może nie wspomniałem, a dopiero będę wspominał, jest odmianą alternatywnego metalu, gdzie już heavy metal łączył się z elementami, które nie są za bardzo kojarzone z ciężką muzyką, czyli mam na myśli tu funk, hip-hop czy dream pop. Tak tutaj można powiedzieć, że ten album jednocześnie jest troszeczkę takim listem miłosnym właśnie do alternatywnego metalu. I tutaj słychać, że chcieli ten nu metal też wybić na troszeczkę bardziej taki poważny ton. Może nie do końca, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o brzmienie,
Zdecydowanie. Mamy tutaj progresywny rearranged, mamy właśnie utwory, które można powiedzieć, że wręcz groove jest wyjęty z albumów Helmet. I to mam na myśli z albumów Betty chociażby. Fred nie boi się tutaj śpiewać, ponieważ mamy tu utwór No Sex, tak? Chodzi o jeb***, a konkretnie chodzi o to, że czasami lepiej w ogóle nie zdejmować spodni, niż po prostu tego żałować. Mądre czy nie? Ocencie sami, ale chórki za Zaorano Lewisem to Fred zrobił. Ogólnie uważam, że ten album jest warty przesłuchania, nawet jeżeli nu metalu nie lubicie. Choćby właśnie ze względu na to, że jest tam mnóstwo styli, po których można by było się nie spodziewać właśnie. Fajne jest to, że próbowali trochę tego, trochę groove metalu, troszeczkę właśnie alternatywny metal. Tutaj hip-hop, właśnie jest pierwszy singiel w pełni hip-hopowy, End Together Now, z legendarnym już raperem Method Manem, który oczywiście jest z grupy Wu-Tang Clan. I to był pierwszy singiel hip-hopowy grupy nu metalowej, który stał się wielkim hitem. Więc no cóż, no oni byli skazani na sukces. Więc jeżeli już, jak zaczęli już tworzyć trzeci album, tuż zaraz po Significant Other, to był jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów w tamtych latach. Więc kiedy wyszedł w 2000 roku, Chocolate Starfish and Hot Dog Flavored Water, najbardziej abstrakcyjny tytuł w historii, nieważne czy nie metalu, jazzu, noise'u, nazwijcie sobie to jak chcecie. Po prostu ten album brzmi dokładnie tak, jak się nazywa. Czyli jest miejscami totalnie, jest bez sensu, przy czym jest cholernie przebojowy. Już nie wspominając o Rolling, który był hymnem 2000 roku, oraz drugi hymn, czyli Take a Look Around, który został wybrany jako motyw przewodni Mission Impossible 2, który nie wiem czy wiecie, ale ogólnie w tym momencie Limp Bizkit pokonał Metallicę, bo ich utwór miał być motywem. Nie pamiętam, który to był, wygooglujcie sobie. W każdym bądź razie meta była mniej popularna od Limp Bizkit. I to już pokazuje, jak wielkim ten zespół był. No nie mówiąc oczywiście o utworze, który rozpoczyna cały album, czyli Hot Dog, gdzie słowo fuck pada jakieś 70 razy. I ogólnie, z tego co pamiętam, to oni chyba pobili wtedy rekord Guinnessa, ale chyba pobił to utwór Fuck the World grupy Insane Clown Pose. Ci goście, co tak się malują na klauny. I miejscami mają całkiem śmieszne utwory. Znaczy tak, jeżeli chodzi o brzmienie Chocolate Starfish, nie różni się a tak bardzo od Significant Other. Czyli też mamy nu metal pomieszany z alternatywnym metalem, przepraszam, i rap metalem oczywiście, no bo jak żeby inaczej, w końcu Fred Durst to MC, tak? Przy czym jest znów więcej też i śpiewania, znów mamy singiel hip-hopowy, Gacha Groove On z Xzibitem. Co niektórzy mogą nie kojarzyć już tego pana, trochę starsza widownia pewnie pamięta taki program na MTV jak Pimp My Ride, czyli odpicuj moją brykę, którą Xzibit prowadził. I swoją drogą był też dobrym raperem, chyba dalej jest, bo szczerze mówiąc nie śledziłem jego kariery ostatnio. Jest piękna ballada Hold On, zaśpiewana z wokalistą Stone Temple Pilots. Mamy niesamowity utwór Boiler, który wprowadził mnie w ogóle do ich muzyki, który wręcz miejscami brzmi jak drone metal przełamywany z rap metalem. I w zasadzie, jeżeli chodzi o teksty, tak i tutaj też mamy do czynienia z narcyzmem Freda Darsta, troszeczkę z takim jego użalaniem się nad siebie. Jaki on nie jest biedny, dlaczego krytycy go tak w ogóle nie lubią. I mniej więcej jest cały czas to samo, więc jeżeli chodzi o ambitne teksty, zapomnijcie, to jest Limp Bizkit, to jest jajcarski zespół. Ale zdarzają się właśnie takie naprawdę niezłe teksty i właśnie tu mam na myśli Boiler, gdzie faktycznie on też mówi o tym, że został sam praktycznie ze wszystkimi swoimi problemami, ale brzmi to bardzo wiarygodnie i można powiedzieć, że faktycznie ta jego szczerość też sprawiła, że jeszcze bardziej Fred Durst zyskał w moich oczach i podejrzewam, że nie tylko moich, bo w końcu Chocolate Starfish w ciągu tygodnia sprzedało się w ilościach miliona sztuk. Kto sprzedaje milion sztuk? Dziś nikt. Może Beyoncé, może Taylor Swift, nie wiem, zapytaj mamy, może kto może ci podpowie o artyście, o którym też nie słyszałeś, a sprzedał taką ilość sztuk. Nie wiesz, napisz, zadzwoń, to się przekonamy. Nie chce mi się teraz sprawdzać. W każdym bądź razie, najciekawsze jest to, że w zasadzie
zespół, który był tak też i hejtowany z jednej strony, tak, zyskał tak ogromną popularność, gdzie nie jest, według mnie przynajmniej, tak bardzo banalnym zespołem. Przy czym, jeżeli się patrzy na teksty, nie chce mi się wierzyć, że aż tyle osób brało go tak na serio, gdzie Fred Durst często mówił, że dlaczego właśnie ludzie biorą nas na serio i po prostu na nas plują. Chociażby tego właśnie nie rozumiem po dziś dzień. Bo są z jednej strony śmieszni, z miejscami poważni, ale ogólnie to jest zespół, który świetnie po prostu buja i fantastycznie można spędzić z nimi czas. Z ich muzyką oczywiście. A chyba, że ich znacie osobiście i się z nimi bujacie i spędzacie fajnie czas. Good for you. Po Chocolate Starfish no niestety wydarzała się straszna rzecz, albowiem Wes Borland uznał, że no, on nie chce być już kojarzony z takim śmieszkowym zespołem, on chce w pełni zostać artystą i no niestety pożegnał się z grupą. Fred, no cóż, Fred został ze swoimi ziomeczkami i zaczęło się wielkie szukanie następcy Wesa Borlanda. I to było wielkie wydarzenie, przyjeżdżali ludzie z całego kraju, jeżeli nie z całego świata. Z tego co pamiętam, było bardzo, bardzo dużo przesłuchań. I jest na YouTubie do obejrzenia właśnie dokument o tym, jak Fred szuka tego gitarzysty. Z tego co pamiętam, nawet był przesłuchiwany Brian, gitarzysta Korna, czyli Brian Head Welch, który ostatecznie nawet na następcy Chocolate Starfish, czyli Results My Very, to był ostateczna nazwa albumu, który i tak zmieniał nazwy chyba 20 razy, nie chce mi się nawet mówić ile, ale wiele razy. Ostatecznie tym chłopaczkiem, który postanowił dzierżyć buty Wesa, był Mike Smith. Mike Smith, całkiem dobry gitarzysta, świetny rzemieślnik. Tylko był jeden problem. Niestety Wes wymyślał mnóstwo własnych rzeczy, a Mike był raczej gościem, który słuchał się wszystkich. Niestety słuchał się Freda, bo Fred jest gównianym kompozytorem, przynajmniej w tamtym okresie. Bo jak ocenić Results My Very? To to jest jak solowy album gościa, który po prostu jest tak zły na wszystko, wszystkich. Dlaczego ten Wes głupi odszedł? Dlaczego nikt mnie nie kocha? Dlaczego Christina Aguilera już ze mną nie tańcuje, nie nagrywa ze mną sekstaśm? Dlaczego nie z nią nagrał sekstaśm? Nieważne. W każdym bądź razie Results My Very ciężko traktować poważnie, bardziej ja osobiście traktuję jako solowy album Freda Dursta, bo jest w pełni skupiony na nim, cała muzyka jest stworzona przez niego. Gdzie nie powiem, jest mnóstwo świetnych momentów, choćby Eat You Alive, który był genialnym singlem, jest świetnym utworem, który po dziś dzień słucham. Jest mniej rapowany, bardziej wykrzyczany, fantastyczny refren w ogóle. Jest Gimme the Mic, jest Head to the Bridge, ale jest tam też najbardziej absurdalnie gówniany utwór, jaki słyszałem. Podejrzewam, że to jest najgorszy utwór w historii ludzkości i to jest Red Light, Green Light ze Snoop Dogiem. Gdzie szacunek dla Snoop Doga, ale dlaczego oni popełnili ten utwór? Jest paskudny, nudny, ma okropny beat. W zasadzie czuć, jakby obaj panowie zostali zamknięci na siłę w studiu. Cześć Fred, cześć Snoop, no to co, napiszę piosenkę, to ten zielone światło, czerwone światło, stary, to jest to. I to jest tyle. Po prostu to jest utwór, który zawsze pomijam. Jeżeli jakimś cudem mam mood po prostu na przesłuchanie Results My Very od początku do końca, uwierzcie mi, to się nigdy praktycznie nie dzieje. Ale w jakiś sposób mam sentyment do tej płyty, bo raz Fredowi chciało się to nagrywać. On komponował w większości muzykę, która niestety no, jest bardzo nierówna, ale tak, Build the Bridge jest świetnym utworem napisanym przez Briana Welcha, czyli jak już wspomniałem, gitarzysta Korna, który prawie był gitarzystą Limp Bizkit w tamtym czasie. Jest Almost Over, bardzo poważny utwór o przemijaniu. W międzyczasie przecież Fred był też już tatusiem, tak? Urodził się syn Dallas. Jakbym syna nazwał Wrocław, nie wiem, wszystko jedno. No to była jego decyzja. W każdym bądź razie bardzo poważnie podchodzi do tematu właśnie przemijania swojego życia i naprawdę fajnie się tego słucha, pomimo że sam utwór jest raczej średni. Ogólnie, jakbym podsumował Results My Very, to jest bardzo średni, post-grunge'owy album, który próbował być albumem new metalowym, który zapomniał być rap metalowy.
Mimo wszystko, mimo że krytycy zjechali ten album jak burkę, sprzedał się znakomicie. Nie tak jak Chocolate Starfish, bo już takiego sukcesu Limp Bizkit nigdy już nie powtórzyło. I obawiam się, że niestety nie powtórzy. Ale sprzedał się nieźle, te parę singli i ogólnie paru utworów stamtąd warto przesłuchać. O, uważam, że jest to taka ciekawostka w ich dyskografii. Mimo, że to miało być nie wiadomo jakie wydawnictwo. Był taki wywiad i to chyba był przez dziennikarza Teraz Rock, który miał szansę przeprowadzić wywiad z Fredem. I to jeszcze Wes nie odszedł z zespołu. I że podobno to miał być apokaliptyczna wersja Pink Floyd. Nie, to się nie zdarzyło, nie zdarzy. I z jakiekolwiek porównywanie do Pink Floyd powinno być karane śmiercią, ale nie, to absolutnie tak nie brzmi. W ogóle nie. Potem była przerwa w Limp Bizkit, może i nie do końca, bo Mike Smith w końcu odszedł bardzo dobrze. Wrócił Wes. Wrócił Wes, więc hej, powinno być teraz wszystko w porządku. Tylko że Fred teraz uznał, że ta sława, kurczę, mamy dość. Może byśmy wydali undergroundowy zespół, undergroundowy album, przepraszam. Tymczasem Wes Borland, co? Przyszedłem, wróciłem do was, żeby zarabiać pieniądze, a ty chcesz mi powiedzieć, żeby wypuszczasz garażowy album? No. No i tak mniej więcej się wydarzyło. I tak zaczął być popełniany album, który ostatecznie stał się epką, czyli The Unquestionable Truth Part 1. Po dziś dzień nie ma dwójki, no ale cóż, no takie jest życie. I ogólnie jak podsumować tą epkę, jest najcięższa z dyskografii Limp Bizkit, bez dwóch zdań, mimo że Fred rzadko tam krzyczy, prawie w ogóle, jest w pełni praktycznie wyrapowany, ale poruszający już dużo poważniejszą tematykę, wręcz polityczne. Tu w tym momencie flow, a raczej gniew Freda przypomina Zakadę La Roche z Rage Against the Machine, bo mamy właśnie o pedofilii w kościele, mamy o tym, jaką propagandę wciska nam telewizja. To naprawdę świetna epka, świetnie wyprodukowana, przy czym brzmi trochę inaczej niż inne płyty Limp Bizkit. Dlaczego? Mniej efektów DJ-skich, DJ Lethala, dużo bardziej poważna tematyka. I John Otto, który w tym czasie niestety nie mógł brać udziału w sesjach nagraniowych, gdyż miał bardzo poważny problem z narkotykami, co podejrzewam też odbiło się na w ogóle całym brzmieniu zespołu. Za to został zagoniony za gary Sammy Siegler. Sammy Siegler może być kojarzony ze sceny hardkorowej. On m.in. grał, z tego co pamiętam, w Gorilla Biscuits i... Biscuits, przypadek? Nie sądzę. Ale też był perkusistą Gleżdżą na pierwszej płycie. Ale wracając do meritum. Dank Żeby sprzedało się bardzo słabo, ale to przede wszystkim dlatego, że nie miało żadnej promocji praktycznie jakiejkolwiek. Wszystko się rozchodziło na zasadzie, że ej, ziomek, słyszałeś? Ja słyszałem, że Limp Bizkit album. Co? Kiedy? Właśnie. I sprzedaż była bardzo, bardzo słaba, ale ogólnie już i zarówno krytycy, jak i fani bardzo ciepło przyjęli powrót Limp Bizkit, właśnie ze względu na ciężkie brzmienie. A niektórzy kręcili nosem, że jak to, Fred nie śpiewa o swoich byłych i o tym, że ktoś mu kasę wisi? Dziwne. Ale ogólnie uważam, że to jest bardzo udane wydawnictwo. I tu Wes odchodzi po raz drugi. To brzmi jak droga krzyżowa. Wychodzi po raz trzeci. Fred Durst nagrywa seks taśmę po raz piąty. Sam Rivers ma problem z plecami po raz szósty. Nevermind. Między 2005 a 2011 rokiem prawie nic się nie działo. Fred zajął się reżyserem filmów. Nawet mało tego, wystąpił w filmie jako szeryf. To był film Populacja 301, nie pamiętam, ale on tam grał szeryfa. Nie oglądałem tego filmu. Sprawdźcie sobie, jeżeli jest dobry, to możecie dać lajka pod spodem albo napisać komentarz, whatever. Ogólnie reżyseria w wykonaniu Freda była raczej średnia i tak samo uznawali krytycy. Mimo wszystko, no, spełnia swoje marzenia. Teraz jak miał wielkie nazwisko, no, Freda Darsa nie dało się nie znać, więc postanowił rozkręcić tę karierę jako reżyser. Bardzo słabo mu szło. Z kolei Wes Borland utworzył projekt Black Light Burns. Bardzo ciekawy projekt, zahaczający o industrialny rock, alternatywny metal, miejscami pod gothic nawet bym powiedział. Wydali dwie płyty ogólnie, polecam, bo jest bardzo spoko i Wes Borland nie tylko jest tam gitarzystą, ale też i
wokalistą. Natomiast no, jego zespół no, nigdy nie odniósł tak dużego sukcesu. Ale wydarzył się cud, bo po raz kolejny Wes wrócił do zespołu i z tego co pamiętam, to jeden z dyrektorów ich ówczesnej wytwórni, to nie było IPAC Records. Nie, IPAC Records to jest wytwórnia Mike'a Patona. O rany, zapomniałem nazwy niestety, to sobie przypomnę, to dodam. W każdym bądź razie spiknął ich na Drina i okazało się, że jednak obaj panowie nie czują do siebie aż takiego żalu, nie ma aż takiej przepaści między nimi, żeby się nie pogodzić. I hej, 2009 rok, panowie znów się zebrali i zaczęli znowu koncertować. A swoją drogą oczywiście John też wrócił, bo już wyszedł z narkotykowego nałogu. Który sam nic podejrzewam, nie wiem, rąbał drewno, parzył herbatę, nie wiem, a w każdym bądź razie też bardzo chętnie do zespołu wrócił. No i oczywiście DJ Lethal i w pełnym oto składzie, pierwszy raz od 2000 roku, oryginalny skład Limp Bizkit ruszył w trasę i zaczął przygotowywać płytę. I ta płyta nazywa się Gold Cobra, wydana w 2011 roku, która jest naprawdę świetnym, udanym comebackiem. Dalej, mamy rap metalową mieszankę w new metalowym sosie, spyska tym Fredem Durstem, który już niestety robi się coraz starszy i niektóre tego teksty, no, raz były lepsze, raz gorsze, gdzie na przykład mam taki utwór Shotgun, gdzie dosłownie mówi, że by złapał za shotgun pod wpływem grzybków i postrzelał do sąsiadów. Wrócił ten jajcarski ton, gdzieniegdzie jest poważniej, ale tylko miejscami. I to było to. To dokładnie, to ja jako fan, dokładnie takiego powrotu oczekiwałem. Miejscami było ciężko, zabawnie, ale przede wszystkim bardzo rozmaita ta płyta była. Czyli znów mamy, a już mówiłem o tym, co na tej płycie się znajdowało, ale jeżeli chodzi o nowości, jest tam pierwsza solówka gitarowa ever, czyli właśnie na Shotgunie, gdzie Wes gra piskliwą solówkę w stylu, mi osobiście bardzo przypomina Sonic Youth z jakiegoś powodu, chyba ze względu na naleciałości noise rockowe. Mamy przepiękną power balladę Walking Away z naprawdę dobrym tekstem Freda Darsta, gdzie wręcz to ociera się o poetykę. I wow, panie Dars, w końcu pan dorósł, jest pan już blisko 50. Brawo, że w końcu pan dojrzał pewne rzeczy. Nawiązanie do Slayera. Mamy utwór tytułowy Gold Cobra, który jest wykurwistym utworem rap metalowym. Fred na tym kawałku ma najlepszy po prostu flow i wyczucie z całej dyskografii. Jest po prostu ten utwór w topce najlepszych utworów Limp Bizkit, bez dwóch zdań. Z ciekawostek White Try, gdzie też mamy totalne pomieszanie różnych stylów USA, od właśnie tappingu po wręcz takie grindowanie i no, znów wyszczekany Fred Durst. To w ogóle był pierwszy utwór, który został wypuszczony, zanim jeszcze oficjalnie nazwali tytuł albumu. Ale cóż, album nie sprzedał się tak dobrze, jak Fred Durst myślał. No, 16 tysięcy kopii w tydzień. Please, Chocolate Starfish sprzedał się w milionach egzemplarzy. No ale niestety, pomimo promocji, no jednak fakt, że i sprzedaż płyt też osiadła totalnie. Może nie wiem, ludzie już tak płyt nie kupują, czy też no, już troszeczkę formuła Limp Bizkit się zestarzała? Ciężko powiedzieć. Natomiast uważam, że w dyskografii to jest jedna z ich topek, absolutnie. Jeżeli nie najlepsza pod względem aranżacji oraz w ogóle brzmienia. Sam ma tam, mam wrażenie, mało do roboty, jeżeli chodzi o bas. Jest troszeczkę leniwy, bym tak powiedział. Nie ma już funku, czy też ciekawych przejść. Jest bardziej po prostu ambientowo. Po 2011 roku działo się dużo i nic, bo już w 2012 roku zapowiedzieli kolejną płytę, która miała się znów nazywać dziwacznie, bo miała się nazywać Stampede of the Disco Elephants. Chyba po prostu brakowało im dziwnych nazw po prostu w dyskografii, to jest jedyne wytłumaczenie. Zmienili wytwórnię, postanowili nagrywać wytwórni hip-hopowej Money Records, gdzie połączyli też siły z Lil Wayne'em, wydali bardzo udany singiel, uważam, Ready to Go.
Bardzo raprokowy, już mniej new metalowy o dziwo, ale bardzo jajcarski, całkiem zabawny teledysk. Przy czym, no, jeżeli nie jesteś fanem Lil Wayne'a, to po prostu jedną zwrotkę będziesz musiał przewinąć, no bo wytłumacz Lil Wayne'owi, że nyga nie rymuje się z nyga. No niestety, no tak to niestety wygląda. No, były jakieś takie głupotki typu Lights, który miał brzmieć jako współczesny popowy Limp Bizkit i jest okropny. Na szczęście nigdy nie wydali go w formie fizycznej. Chciałbym zapomnieć, że w ogóle powstał. Mówiłem, że Red Light, Green Light jest najgorszy? Nie, jest dalej najgorszy, ale Lights jest tuż za nim i tak czułem, że po prostu oni nie wytrzymaliby, jeżeli by nie nagrali czegoś gównianego, chociaż raz, znowu, ponownie, nieważne. Była dalej cisza i ponownie zmienili wytwórnię, a raczej w ogóle totalnie odeszli z wydawania, przynajmniej tak się mogło wydawać, postanowili być niezależni. I nagle wypuścili coś takiego jak Endless Laughter. To bardzo ciekawy utwór, który w zasadzie można podzielić na cztery sekcje. Pierwszy, ocierający się wręcz o mathcore'owy, metalcore'owy klimat, gdzie praktycznie cały czas Fred zarąbiście drze paszcze. Następnie mamy przejście w ambient i takie delikatne przejścia, które można wykojarzyć z Walking Away chociażby, z poprzedniej płyty. Następnie mamy sekcję glam metalową, żeby zakończyć ją rap rockową suitą. I wielu ludzi podzieliło to, jak bo ten album miał właśnie pokazać, jak ta przyszła płyta będzie wyglądać. To był 2014 rok. I nie było płyty. I nie było wydania na kasetach, mimo że Fred ją tak zapowiadał. Mieli ludzie przychodzić z boomboxami, żeby się pobujać, jak dzieciaki z lat 90., które trzymały te boomboxy w ten sposób, wrzucały kasetę i miałyby słuchać Endless Laufer. Nic takiego się nie wydarzyło. Krytycy powiedzieli, a fuj, a Fred. Niestety Fred się rozkleił, uznał, że to jest po prostu gówno i nie wiadomo w ogóle, czy jakakolwiek płyta jeszcze powstanie. Były wymijające odpowiedzi. Fred mówił, jasne, płyta wyjdzie na jesień chyba, a to był 2015 rok. Oczywiście płyta nie wyszła. USA się pytają, ziom, kiedy będzie płyta? Nie wiem, mamy 20 gotowych utworów, ale Fred ciągle zmienia wokale, więc nie wiem, może w 2017. W 2017 pytają Freda, ciągle pracuje nad płytą. Okazało się, że w zasadzie 3 razy zmieniali koncept, jak ten album miałby wyglądać. Fred ciągle był niezadowolony z wokali. Wes podobno napisał jakieś 30 utworów. Czy 40, jakoś tak, strasznie dużo w każdym bądź razie podczas tych sesji nagraniowych powychodziło. I tak naprawdę już każdy tracił nadzieję, że w ogóle jakakolwiek płyta powstanie. Szczerze mówiąc, ja też, mimo że ciągle wierzyłem, jak agent Mulder z archiwum X, że w końcu odnajdzie swoją siostrę, która została porwana przez kosmitów. Nie oglądałem do końca, nie spoilerujcie. Znalazł, nie znalazł, nieważne. Kiedyś obejrzę, to się dowiem. Nagle znienacka. Na Instagramie Fred wypuszcza kawałek Dead Vibes. Nikt nie wie, co się dzieje. Przepraszam, wcześniej Dead Vibes poleciał na festiwalu, bodajże na Lollapalooza. I nagle, wow, jest nowy utwór. I co z tym fantem zrobić? Ale tak sobie myślałem, no tak, wypuścili Endless Laughter, a to i tak nic nie znaczyło. Ale w pewnym momencie na Instagramie właśnie Fred dał pytanie swoim fanom. Czy wydać kolejny singiel? Czy wypuścić płytę? Oczywiście wszyscy planowali tę płytę. I tak naprawdę chyba każdy myślał, że Fred troluje ludzi. Nagle bam, na następny dzień była płyta wypuszczona cyfrowo. O tak! I płyta się nazywa Limp Bizkit Still Sucks. Totalnie po prostu na wypuścili zbiór utworów, które ciężko nazwać albumem, ale zaraz do tego dojdę właśnie. Bo po prostu na tej płycie słychać, że te utwory pochodzą z lat tych sesji, po prostu na przestrzeni wielu lat. Bo z jednej strony mamy stare, dobre Limp Bizkit,
Out of Style jest po prostu genialne. Czuć po prostu znów ten flow. Fred Dust krzyczy DJ Lito. Ja czuję, a kurde, znowu 2000 rok, ale super. Fred w ogóle zmienił wygląd, ma śmieszną, siwą grzywę, okulary jak ten gość z Miami Vice, ale jest znów ten klimat, to znów wróciło. Jest świetnie bojący Dead Vibes, Dirty Rotten Biscuit, który spokojnie mógłby być utworem na Chocolate Starfish. Znów ten motyw DJ Lethala, genialna sekcja rytmiczna, no i oczywiście Wes Borland. Jakby można powiedzieć, że znów u szczytu możliwości, ale niestety ta płyta nie jest tak do końca równa, bo mamy na 10, przepraszam, na 11 utworów 4 ballady. Nie tego oczekiwałem po tak długim okresie oczekiwania. Okej, no na niektórych tych utworach Fred naprawdę nieźle śpiewa i czuć, że nie przespał po prostu tych lat, tylko gdzieś tam ten swój warsztat po prostu ulepszał. Ale no jednak nie tego oczekiwałem. Na 11 utworów myślę, że 6 jest naprawdę mega spoko. Przy czym, jeżeli chodzi o teksty, znów mamy tutaj bardzo duży rozmach. No oczywiście, jak można by się spodziewać. A właśnie nie. Fred tym razem nabrał dystansu do siebie. I sam z siebie się nabija. Jest tam utwór, na którym Fred dosłownie ciśnie po sobie i po swoim zespole, podczas gdy jego towarzysz, no dosłownie to jest pojedynek rapujący, strasznie mi to przypomina All in the Family utworu Korn. Jeżeli nie słyszeliście, to polecam, gdzie dosłownie Fred pojedynkuje się z Jonathanem właśnie na bitwie rapowej. Tak, tutaj jest dosłownie to o tym samym, tylko że ej, słyszałeś o Limbiski, ale on jest gówniani, a Fred, no jasne, że słyszałem, Boże, jakie to jest okropne gówno. No szacun, po prostu szacun za dystans do siebie. Co by dużo nie mówić, ja już Limbiski słucham tyle lat, że co by nie wypuścili, ja to po prostu będę kochał. Peace.